Trudne zadanie mieli dzisiaj autorzy tekstów prasowych, ci, którzy redagowali wydania, no bo to jest środek świąt. Nie wiadomo, jaka będzie sprzedaż, czy ktoś w ogóle pojawi się w kiosku, ale mimo to mamy dzisiejsze gazety i proszę bardzo, polska metropolia warszawska przypomina nam o dzisiejszym święcie 2 maja obchodzimy dzień flagi, a dzień później jedno z najważniejszych świąt państwowych konstytucji trzeciego. Maja. No i wiele na ten temat. Um, może y, zobaczmy, oczywiście jest to o święcie 3 maja, o dziedzictwie konstytucji, pierwszej takiej w Europie i drugiej po Stanach Zjednoczonych. Tu zresztą wypowiada się Richard Buteryk Pawlikowski, brytyjski historyk, no ale polskiego pochodzenia, który właśnie w Cambridge i w Oksfordzie się habilitował, jest też w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauki, więc. Y, Ciekawe ma na pewno poglądy ciekawe, bo zbliżone z naszymi a takie lubimy. E, wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, Lidia Lemaniak zawsze w tych numerach jest duży wywiad. No ja taką kwintesencja tego wywiadu wygląda w ten sposób. Domyślam się, że prace nad programem wyborczym są zaawansowane. Domyślam się także, że nie zdradzi mi pan szczegółów pyta Lidia Lemaniak. A jak odpowiada premier? Nie zdradzę. Ale coś może szerzej. Wielką radością jest dla mnie, że dzięki naszej polityce gospodarczej i naprawie finansów publicznych jest powrót tysięcy Polaków. To najlepszy dowód skuteczności naszej polityki. Ludzie głosują nogami, pakują swoje walizki w Londynie czy Dublinie i wracają do polskich miast. I to jest teraz część kampanii wyborczej, kiedy. Mieszkańcy miasteczek przypomną sobie, jak przed 2015 roku wyglądała ich rzeczywistość, jak wyglądały szpitale, drogi, szkoły. To zrozumieją, czym grozi zmiana władzy. A ciągłość władzy jest bardzo potrzebna, żeby kontynuować nasze programy społeczne i gospodarcze, mówi premier. Na sam koniec, e, taka wisienka na torcie, że. Y, Jedna sprawa, która się nie udała, to reforma wymiaru sprawiedliwości. Jeśli będziecie rządzić trzecią kadencję, to czy podejmiecie raz jeszcze próbę naprawy sądownictwa? No i tu premier odpowiada tak, podejmiemy taką próbę, choć będę sugerował ministrowi sprawiedliwości, kimkolwiek on będzie, aby odbywała się ona w większym porozumieniu z szeroko rozumianym środowiskiem sędziowskim. Ja wiem, że jest tam wielu ludzi dobrej woli, a nasze doświadczenia pow podpowiada, że najwięcej można osiągnąć, kiedy działa się razem, mówi premier Rzeczpospolitej w wywiadzie dla Polska. No i po tytułach, jeżeli możemy zobaczyć tę gazetę, to będziemy przewijać, teraz koledzy pokażą całą gazetę, zobaczymy za No Najpierw, bardzo, zmniejsza się populacja bocianów, Agnieszka Sucho-Wierska, autorka cenionych książek dla dzieci i książek do nauki języka polskiego mówi, że traktuje dzieci poważnie, więc pisze im prawdę bez ściemniania. Sprawa ważna, zaciągnął pożyczkę i stracił mieszkanie, prokuratura nawet nie bada sprawy. Chodzi o mm, mieszkanie stracone w dwa, lipcu 2009 roku. Je, mężczyzna i jego rodzice, 80-letni państwo Alojzy i Barbara, potrzebowali pożyczki. Zwrócili się o nią do poznańskiego biznesmena Andrzeja Piasockiego, który zaoferował takie transakcje. Głaszał się nim w gazetach, m.in. w Głosie Wielkopolskim. Był bardzo uprzejmy, miły. Na spotkaniu z rodzicami pojawił się pod krawatem. Był elegancki, budził dobre emocje, prawił komplementy. Mówił, jak bardzo ceni i podziwia Ojca, tata był kobotantem wojennym, walczył o Cytadelę w 1945 roku. A jak się skończyło? No za kredyt w wysokości 100 tysięcy złotych mieszkanie zostało przewłaszczone na tego eleganckiego i miłego pana biznesmena. No, kto by pomyślał, taki elegancki, prawda? przyszedł do domu. Uważajcie Państwo na takich, tak polecam. Teraz na tropie tajemnic gwiazdistej Eskadry. Mało kto wie, że... Po pierwsze Amerykanie walczyli już w wojnie 1920 roku. Merian Cooper, młody amerykański pilot stacjonujący we Francji, w jego rodzinie kultywowano pamięć o pradziadku, który w wojnie secesyjnej, w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, nie jest secesyjny, drugi autorze, walczył u boku Kazimierza Puławskiego, jak i o samym Puławskim, który oddał życie za amerykańską sprawę. Kiedy... Cooper dowiedział się, że bolszewicy zaatakowali dopiero co podnoszącą się z kolan po zaborach Polskę. Uznał, że czas spłacić dług zaciągnięty przez przodka i wyruszył nad Wisła, aby przekonać polskie dowództwo do powołania eskadry złożonej z amerykańskich pilotów. No i taka eskadra powstała. Nazywała się Gwiaździstą Eskadrą. Potem był o niej film, który. Powstał w roku 1930, potem była wersja dźwiękowa w 1937. Wszystkiego się o tym dowiemy, ale nie ma żadnej kopii. Nikt nie wie, jak ten film wyglądał. To może go w ogóle nie było. Taką też tezę będą badać twórcy filmu dokumentalnego o e, filmie. Jak kiedyś Rzeczpospolita zdrajców karać umiała, Szyk taki, gdzie czasownik na końcu sugeruje pochodzenie od łaciny. No i pewnie może tak. Oczywiście a propos tego, co działo się 250 lat temu w naszym kraju, kiedy to straciliśmy niepodległość na 123 lata. Ale może również o sprawach dzisiejszych. No bo jednak ustawa o podniesieniu kar za szpiegostwo jest bardzo mocno dyskutowana. Zobaczmy na co jeszcze warto zwrócić uwagę w dzienniku gazecie prawnej. Papszun na pożegnanie chce ustrzelić hat trika, też we wszystkich gazetach. Jest dzisiaj mecz, e, finał, myślę, w, że w, w, w poniedziałek, a przecież we wtorek po drugiego, e, mecz pomiędzy e, Rakowem Częstochową a Legią Warszawa, Rachów Częstochowa. Jak Państwo wiecie, pod wodzą Marka Papszuna e, sięga po raz kolejny po Puchar Polski. No i zobaczymy, jak to się wszystko skończy, mecz dzisiaj. E, i co zrobi sędzia, jak będzie sędziował tego wszyscy. Nie wiemy. No i Lewandowski zaczął trafiać i ucieka bez no w ogóle fajnie jest, proszę Państwa, jeśli chodzi o sport, a my teraz do Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita, gazeta będąca no, własnością opozycyjnego koncernu, więc czy sympatyzującego z opozycją, no i oczywiście walczy. To też może po tytułach, bo nie ma co za bardzo się w te sytuacje wgłębiać. Błąd nadgorliwości, wprowadzając embargo na ukraińską żywność. Rząd spełnił oczekiwania części rolników, popsuł jednak relacje z sąsiadów, a koszty tego kroku poniosą mniej zamożni. Ziobro, Delfin polskiej prawicy. No i Państwo, już możecie sobie dopisać tekst dalej. Nic tak nie straszy jak Polski Ład. To kolejny tytuł. No, też w sumie dość oczywisty. Majówka pod narodową flagą i przed y, telewizorem. Okej, okay. ziobro zmienia partię. No nie zmienia, a dokonuje rebrandingu, ale nie będziemy się czepiać. Michał Kolanko to bystry jednak jest analityk. Jacek Nizinkiewicz, proszę Państwa. PiS nie gra fair przed wyborami. No i tu pozakreślałem parę rzeczy. E, tekst zaczyna się od takiego otwarcia: mianowicie, opozycja ma mniejsze szanse niż PiS na wygranie wyborów. Nie dlatego, że. Wyborcy nie chcą na nią głosować i ma gorsze propozycje dla Polaków, ale dlatego, że ma przeciwnika, który przed wyborami nie gra uczciwie. Państwo wiecie, jakie propozycje dla Polaków ma opozycja poza ośmioma gwiazdkami i wyprowadzaniem przez silnych ludzi no chociażby mm, szefa Narodowego Banku Polskiego? Jeżeli macie, wiecie, to proszę o informację, bardzo chętnie posłucham. Mm. Ruszamy w Polskę, żeby słuchać ludzi, pokazywać, że nasz model rozwoju jest zupełnie inny od poprzedników, zapowiedział pod koniec kwietnia premier Mateusz Morawiecki. No i teraz premier mówi tak, czy się Jacek Nizinkiewicz. Premier ruszył w Polskę, aby, ale żeby opowiadać o złych rządach Donalda Tuska. I nie dodaje, że sam mu doradzał i był jednym z bohaterów afery podsłuchowej. Po tym jak z tymi strasznymi liberałami PO... Biesiadował w restauracji Sowa i Przyjaciele. No, szanowni państwo, można i e, tak. E, premier próbuje zaklinać rzeczywistość. Platforma pokrzyżowała szyki PiS. I teraz uwaga: który ma nową strategię wyborczą i chciałby się chwalić inwestycjami, a musi bronić się przed oskarżeniami o drożyźnie. Tutaj ta kampania PiS równa się. Długi, bieda, coś takiego tam, drożyzna. O, PiS równa się drożyzna. Jest porozwieszane wielkim kosztem setki plakatów. Działacze i aktywiści platformy z takimi czerwonymi plakatami, z żółtym tym podchodzą. Ja bym widział taką analogię, bo też była u nas partia, czy była władza, która rozwieszała takie plakaty. I, I też bardzo proste skojarzenia. Tak? Żydzi to tyfus i tam brut i tyfus plamisty, coś takiego. No i takie skojarzenie eksploatuje Platforma Obywatelska. Zobaczymy z jakim sukcesem. Widać, że na pewno z wielką determinacją, zwłaszcza w przypadku y, krytykowania wysokich cen paliwa, kiedy właśnie zostały obniżone. Ciekawe, jak to się wszystko skończy. Taki tekst, który może jest interesujący. Flaga mogła wyglądać inaczej. To wywiad z profesorem Markiem Adamczewskim, historykiem i heraldykiem z Uniwersytetu Łódzkiego. No i na przykład dowiadujemy się, że kiedy w Sejmie trwały prace nad ustanowieniem święta flagi, pojawiła się data 26 czerwca, która przypomina koronację. Przemysła II w 2295 roku, gdy wraz z odnowieniem państwa polskiego po rozbiciu dzielnicowym doszło do ustalenia herbu państwowego, który trafił na pieczęć. Na awersie było wyobrażenie monarchy na tronie, a na rewersie orzeł biały z koroną otwartą na tarczy herbowej. I napis, sam wszechmogący Bóg przywrócił Polakom zwycięskie znaki. Kolor polskiej flagi to też temat amarantowy. Kiedyś myślano, że będzie w tej słynnej piosence o bitwie pod Somosierą. Były amaranty zapięte pod szyją, ta flaga miała taki kolor biało-malinowy, ale ostatecznie jest biało-karmazynowy. Możemy się dowiedzieć, jak to się stało. Gdybyście Państwo interesowali się polityką, to jeszcze można przeczytać w Rzeczpospolitej, dlaczego bezpartyjni samorządowcy chcą reprezentować Samorządy w Sejmie, tak sobie wymyślili, Zbierają, yy, yy, mają zbierać podpisy pod listami w całym kraju. Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, jeden z liderów tego ugrupowania, deklaruje, że jest potrzeba, by właśnie byli samorządowcy w Sejmie. No, może jest, może nie ma, nie wiem... Echem. Unia kończy z kordonem sanitarnym, to tekst Jerzego Bieleckiego, który może sugerować rzeczywiście zmianę. Europejska Partia Ludowa ma problem za czasów Angeli Merkel, rodzina polityczna zrzeszająca w Zgromadzeniu Strasburgu grupowania chrześcijańskiej i demokracji. Rozdawała karty w Zjednoczonej Europie. Mianowanie w grudniu 2019 roku przez przywódców Unii Europejskiej na czele Komisji Europejskiej wywodzącej się z CDU Ursuli von der Leyen jest tego najlepszym dowodem. Ale dziś w żadnym z dużych krajów wspólnoty nie ma chadeckiego rządu. W tabeli państw członkowskich trzeba zjechać aż do Rumunii, żeby znaleźć premiera reprezentującego barwy tego ugrupowania. No i rozumiem, że w tekście jest, że pan Weber musi się prze i zacząć dogadywać chociażby z warszawskim e, pisem. El Pais, e, Francuscy republikanie wierni golistowskiej w zasadzie utrzymania kordonu sanitarnego wokół wywodzących się ze środowisk Kolaborantów Marszkała Petena z Zjednoczenia Narodowego oraz Platforma Obywatelska, jest w Europejskiej Partii Ludowej. Zdaniem El Pais, Weber nie zgadza się na taką współpracę bezwarunkowo domaga się od ugrupowania, z którym Chadecy mieliby wejść w alianz z jednej strony nie było otwarcie antyunijnie, a z drugiej popierało Ukraińców w walce z Rosją. No i zobaczymy, czy tam jest o Polsce, czy o pisie, czy o próbach przeciągnięcia do Europejskiej Partii Ludowej partii Petra Fiali, która jednak jest w koalicji rządzącej w Czechach. Czy to się uda? No bo partia Petra Fiali jest w koalicji i sprawiedliwości w europejskich reformatorach i konserwatystach EKR. Może tak, może nie. Jeszcze zobaczmy Wojciech Jakubik. Kryzys energetyczny się nie skończył. Zawsze warto czytać Wojciecha Jakubika, Rzeczpospolitej. To w ogóle ważna sprawa. Pierwszy sezon grzewczy kryzysu energetycznego, podsycanego przez rosyjski Gazprom, należy uznać, że mieliśmy w Europie dużo szczęścia, ale także trochę mu pomogliśmy. Ciepła zima w połączeniu z udaną dywersyfikacją dostaw gazu, ropy oraz węgla sprawiły, że nie pojawiły się niedobory tych dóbr na szeroką skalę, a energia elektryczna była wytwarzana bez przeszkód. To wszystko pomimo systematycznego ograniczania dostaw gazu przez Gazprom od lata 2021 roku, no bo atak był elementem oczywiście yy, wojny, którą potem Rosjanie wytoczyli. No i... Tylko tytuły z gazety wyborczej dzisiejszej. Co spadło z nieba? Władza milczy i każe milczeć świadkom. No to chodzi o pocisk, yy, być może rosyjski. Wiele na to wskazuje, ale rząd uparcie milczy w tej sprawie. No to ja bym poczekał, aż rząd coś powie. Pisowski zamach stanu. Za pomocą Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich PIS próbuje przeprowadzić zamach. Ryszard Petru rozważa start do Senatu i ten prześmieszny. Wywiad jest na stronie 16. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy na dzisiaj, ponieważ za moment połączymy się z Tomaszem Sakiewiczem, redaktorem naczelnym Gazety Polskiej, telewizji Republika. No i taki poprosimy o refleksje dotyczące polityki, a dużo się dzieje wbrew pozorom. My sobie tutaj grillujemy, a na świecie, proszę Państwa, wojna.